pytanie numer 3, Q&A, seria, w której wy zadajecie pytanie i ja odpowiadam. A więc przygotowałem sobie kartkę i jedziemy z tematem. Czy w gryfie zaczyna się pracę na kilku zajezdniach? To znaczy, czy można, i to jest pierwsze pytanie, czy można też jeździć zarówno na regionalnych i na miejskich? Powiem wam szczerze, jak to wygląda u mnie. A więc ja zaczynam pracę w jednej zajezdni i jeżdżę na tak jakby dwóch rejonach, Pruszczu Gdańskim i Gdyni. I słuchajcie, Pruszcz Gdański to jest taki półmiejski, bo jeździmy autobusami o automatycznej skrzyni biegów, ale też regionalny, bo mamy kasę fiskalną i jeździmy na dłuższych trasach niż miejskie. I myślę, że to jest Pruszcz Gdański, to jest dobre porównanie, że to jest linia regionalna bardziej. A miejskie to właśnie sieć ZKM Gdynia, czyli tam też jeżdżę. I słuchajcie, więc już na to drugie pytanie mogę śmiało odpowiedzieć, że można. Można, ale nie dzieje się to tak, że jeżdżę i tu stale, tak? Mam jeden rejon, jak zaczynałem pracę, to zaczynałem na Gdyni i tam jeździłem przez większość czasu. Potem była taka potrzeba, żeby jeździć na Pruszczu, więc jeśli jest taka potrzeba, to jeżdżę na Pruszczu Gdańskim, ale docelowo moim miejscem takim stałym jest Gdynia. Także tak to wygląda. Myślę, że na stałe, czy byłaby taka możliwość, żeby jeździć tu i tu, to zależy, czy dałoby się w ten sposób dogadać. I pierwsze pytanie, czy w gryfie zaczyna się praca na kilku zajezdniach? U mnie zaczyna się na jednej, ale też znam kierowców, którzy zaczynali na dwóch zajezdniach. Czyli w Gdyni i potem przyjeżdżali na przykład za tydzień albo na drugi dzień do Żukowa, więc można. I teraz taka moja tylko dygresja. Czy będzie to praktyczne? To już zależy od takich dwóch czynników, czyli ekonomii, czy masz auto, czy jak dojeżdżasz w ogóle do pracy. I druga sprawa to, gdzie mieszkasz, bo można na przykład mieszkać w Gdyni i dojeżdżać do Kartuz i to będzie mało ekonomiczne. Także trzeba by było się zastanowić, czy to będzie ekonomicznie. Bo można wszystko, ogólnie wszystko da się, jeśli tylko się dogada, tak? Znam kierowców właśnie, którzy jeździli tutaj na jednej zajezdni i na drugiej. Tylko dodam, że na regionalnych i na miejskich trzeba mieć bardzo dużą uważność. Dlaczego? Bo regionalne to jest inna charakterystyka niż miejskie. Na miejskich sprzedajemy bilety, karnety, a na regionalnych mamy kasę fiskalną. Tutaj na miejskich mamy Tristara, na regionalnych nie mamy tego. I słuchajcie, no charakterystyka jest bardzo różna, także kwestia uważności, przyzwyczajenia i też taka kosmetyczna sprawa, bo też ja kiedyś, jak jeździłem na Pruszczu Gdańskim i na Gdyni, musiałem uważać, żeby nosić na przykład tutaj białą koszulę i zielony krawat na Pruszczu, a na miejskich granatowy krawat i białą koszulę, bo to już było, jeśli chodzi o koszulę, wszystko jedno. Także można, ale bardzo dużo uważności to wymaga, żeby się po prostu nie pomylić. Żeby nie zapomnieć, bo wiele kierowców po prostu nie chce jeździć tu i tu, ponieważ kwestia przyzwyczajenia, tak? Nie musi o tym pamiętać i o tym. Także myślę, że odpowiedziałem na to pytanie. No i co? Możecie śmiało zadawać pytanie w komentarzu albo w wiadomości prywatnej. Także dziękuję.